wygrałabym, gdyby nie oszukiwali. Albo może wreszcie nauczysz mnie strzelać. Obiecałeś. Ale ja jestem starsza niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym, jak mam się bronić, gdyby była wojna? A co, jak cię zabraknie? Wujek Lech mówił, że każdy Polanin musi umieć się bronić. No dobra, mieli mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na śnieżki, tylko... Wiem, wiem, mam nie mówić tacie. To będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bez wsparcia naszego wojska? Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta. Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Hej, może zaczepisz kogoś swojego wzrostu, albo wyższego. Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Mówiłem, jak będziesz starsza. Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o ciebie zatroszczę. Zawsze będę przy tobie. Anna, no... Oj, dobra, ale... To nie twoja decyzja, Piotrze, tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny... Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Warunki rozejmu były jasne. 0 aktów agresji między Rozwiecją, Saksonią i Polanią. Zabieraj ten pociąg i jazda stąd. Ubolewam nad tym. Ale partyzanci też zabili wielu Rozwietów. Partyzanci, którzy podobno ukrywają się w Kolnie. Wiem i zapewniam, że robię co w mojej mocy, żeby... Do tego już doszło? Jesteś skłonny zaatakować własnych rodaków? O, pan profesor. Niełatwo jest pana znaleźć. Tak. Właśnie z tego powodu musimy się dostać do fabryki. Pańska zabaweczka zniszczyła szczytowe osiągnięcie rozwieckiej technologii. Załatwiłby mi pan takie coś? Słyszałem co innego. Pan i pański kolega Steinmetz jesteście kluczowi. Przykre. Wielki Günther von Duisburg, jestem zaszczycona. Informacja przyszła od Nikoli Tesli. Od wielu lat zgromadził informacje na temat tej organizacji. Nazywają się Fenris. Strzela się niezwykle łatwo, bracie Remigiuszu. Zrzucanie winy na innych wymaga więcej wysiłku. Ależ panowie, mieliśmy trudności, ale i tak nasze wpływy są większe niż kiedykolwiek. Udało nam się znaleźć nawet metodę na Saksonię. Jak to? Nasz plan postępuje przez cały czas, a cesarz Fryderyk jest już martwy, choć jeszcze tego nie zauważył. To niesamowite, prawda? Co? To wszystko. Największa operacja od kampanii Napoleona przeciwko Rozwiecji. Napoleon nie miał u siebie mechów, ani też najwybitniejszego taktyka od czasów Hannibala. Przegapił zabawę? Wiktoria chce, abyśmy wreszcie wzięli, co do nas należy. Zrobię na wschodzie to, czego na zachodzie dokonali moi przodkowie. Napoleon przegrał. Planujesz przegrać wojnę swojego ojca? Czyżby w Akademii zaczęli nauczać wazeliniarstwa? Uważaj na siebie, jak będziemy na polu walki. Żołnierz strzela, pan Bóg kulę nosi. Ha! Najlepiej, gdybyś był w bunkrze 10 kilometrów od frontu. I... Polanie i Rozwieci raczej będą mieli na ten temat coś do powiedzenia. Also los! Zostało 10 minut do operacji Sonnenaufgang! Tak jest! To nie wszystko. Moździerz znowu działa. Wprowadziłam też parę ulepszeń. Teraz mogę już dokonywać prostych napraw ze środka Brunhildy. Jestem za. Wynośmy się stąd. Steruję Brunhildą, walcząc u boku Günthera von Duisburga. Wątpię, by mógł pan coś zrobić. Mnie się nie udało. On po prostu nie mógł już znieść ludzkich drwin, wie pan? Gdy tylko ktoś go zobaczył, parodiował jego drgawki. Ludzie wyzywali go od tchórzy i zdrajców ojczyzny. Chyba nie muszę pomagać. Aha. Nazywam się Steinmetz. Heinrich, podobno mnie szukasz. Tędy, młoda damo.